Szaną walką. Dobranoc Państwu. Mamy dla Państwa piosenkę Łapowników CBA. Już się dobija do naszych drzwi. Co? Przyszła już pora, by użyć translatora. Weź mnie do domu i mi czekaj, co dzień ode mnie. Gdzie są twoje dzieci? Jest wydarzenie. Kąpiel odbędzie się normalnie, czyli wejście do wody o 12 przed wyjściem rozgrzewka, także będzie dynamiczna. Temperatura wody, przypomnę, dla morsów 3,3, naprawdę pada na termometrem elektronicznym, także już na morsów jest temperatura odpowiednia, że jest atmosfera zimowa. Ale patrz, moja rzecz, otrzymujemy piękne sówki. Te sówki wykonała pani, właśnie, Ania, Mikita, ponad 300 słówek. I tak robiła, duże brawa. Także dziękuję, naprawdę mamy wspaniałych w naszym klubie ludzi, także oferują też różne rzeczy, co potrafią. Także zapraszam, szatnie są już otwarte, udostępnione, także jeżeli ktoś już chciałby skorzystać, zapraszamy. Po kąpieli dla morsujących, wyziębniętych, ciepły posiłek, także też gwarantujemy, także wspólnie zjemy ciepły posiłek. No i to, na razie na tyle. Na razie. I muzykę puścimy. Bajkolan. Także dziękuję za piękny to występ i śpiew. Patrzę, 326 razem. No ta pani ruszyła. Ta główna ale my planujemy użyć 500 serduszek na Wielką Orkiestrę Świątecznej. Dobrze, no my też je ostro jedziemy z aniołami. Takie podobne będą serduszka. Tak jest tego. Ania, ja już mam aniołków na deseczkach, z serduszkiem oczywiście. Na orkiestrę. Pierniczki do tego będziemy mieć. I też z masy solnej też takie do doczepienia, żeby było. Miało tego taką ilość, tak? Dużo. Proszę bardzo. Proszę się poczęstować. Ania, wybierz sobie słówkę. Dobra, super. A wziąłeś moje buty? No, ja tylko Polska. Chcesz ty? Jak największy. Lepka przed 12. Także przypominam, jest lodowata woda. Dobra. Będzie na obiad, Co pili na głowie? Dobrze. A teraz możesz już nosić? Dopóki nie ma jakiegoś zagrożenia. Nie
Ustawcie się może jeszcze na chwilę. Oczywiście. Dla reporterów, bo to pójdzie, wiesz, też daleko, w świat. Teraz baner wasz by się przydał tutaj. Tu jest. A to może staniemy za nim, to będzie ładnie widać na to. Thank you.
ciepło mieć dzisiaj. Wiesz, mam, bo wolę mieć kosztyna. Oh,
Monia się przebiera jeszcze?
No kobieta to ma więcej do założenia różnych rzeczy. Prędkość, przebieranie, bo to decydują sekundy po wyjściu. A to jeszcze co przyjdzie? Mamy. Tak? Ja chcę wiedzieć, co to są te sówki. Te sówki są taką cegiełką. Jakby. To znaczy karma jest w zasadzie cegiełką, a sówka jest, żeby nagrodzić zwierzolubów i chętne do pomocy osoby. Czyli dobrze mówiłem, że to jest taki symboliczny pieniądz. No może można tak to powiedzieć. Bardzo po raz pierwszy pani zrobiła takie sówki? Nie, robimy kotki, pieski, ale to w schronisku. My przenieśliśmy tę działalność schroniskową z biegiem na sześć łapi ze schroniskiem na ten grunt nasz morsowy. Czyli pani jest i wolontariuszem w schronisku, jak i morsem, tak? Tak. I pani dwa w jednym. Z tego, a co... nawet i trzy w jednym, bo te sówki to widać, że nie każdy by nie był w stanie zrobić. Słyszałem, że przez trzy tygodnie pani robiła te sówki. Tak, trzy sama? Tygodnie. Sama nie, nie pomagał? Nie, morsy wypychały, ja szyłam, morsy wypychały. No ale trochę jeszcze zostało z dzieci tego wynika. Dzieci w przedszkolu wypychały, bo mam zerówkę i te dzieci, które tu były i śpiewały, wypychały. Z tego wynika, że będzie jeszcze jedna akcja co najmniej, żeby pozostałe sówki ludzie sobie wzięli, tak? No to już Ania, to jest... Ale mówimy o tamtych wątkach. Piękne. Piękne. To naprawdę ciężka praca, to nie tak byle jaka, tylko każda jest wypracowana. Dziubeczek, oczki, dobrane wszystko, kolory, nóżki, łapki, wszystko to jest, co trzeba. To samo będzie na orkiestrę, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Już zaczynamy. Tu ja idę do przyjaciela. Osiem. Chodź tu. To ja jeszcze tak będę. Tak. O Jezu pieski, jaki głodny już. Kupę? Tak. Bardzo dziękuję za cudowną akcję. Jak widać, psy zadowolone, te, które do nas przyjechały, ale równie zadowolone są te, które zostały. Dziękujemy serdecznie. Oczywiście, my też jesteśmy zadowoleni, że mogliśmy pomóc dla piesków ze schroniska z Olsztyna. Buzi, buzi. Dzięki bardzo. Dziękuję ślicznie. Współpraca z wami to przyjemność. Tak? Ludzie o dużym hardzie ducha. Tak, widać. Ekstra. Oczywiście połączymy to z dobrą inicjatywą. Tak jest. Fajna zabawa. No, jeszcze raz dzięki. Miło mi poznać było. Miło Janusz. Anka. Fajnie. Tak powinniśmy się cieszyć. Tak, ja idę się pakować. Możemy prezesa na chwilę? Tak, o.